Energetyki nie dla dzieci. Politycy chcą zakazać ich sprzedaży do 18 roku życia. Jest już projekt ustawy w tej sprawie. Eksperci są zgodni. Napoje energetyczne są bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży. Niestety wiele osób je spożywa na potęgę, a to mocno odbija się na ich zdrowiu. Jak bardzo, pokaże to Jarosław Kuś. Słodki napój gazowany. W małej puszce ponad 5 łyżeczek cukru i kofeiny, tyle co w filiżance mocnej kawy. Czasem się zdarza, przeważnie wtedy, kiedy czułem jakieś zmęczenie, kiedy trzeba się do jakiegoś sprawdzianu pouczyć w nocy. I w szkole, i nawet jak się gdzieś wychodzi na ulicy, można spotkać tą młodzież z puszkami. Z badań przeprowadzonych w minionym roku wynika, że co najmniej raz w tygodniu po napoje te sięga co 10 11-latek i już prawie połowa 15-latków. Minister sportu chce wprowadzić zakaz reklamy tych napojów skierowany do dzieci i zakaz sprzedaży energetyków osobom niepełnoletnim. My nie zabraniamy tego, żeby rodzic taki napój jako osoba dorosła kupił i swojemu dziecku podał, ponieważ ta regulacja, którą proponujemy, nie zakłada zakazu spożywania takich napojów przez dzieci, a jedynie zakazu kupowania samodzielnie przez dzieci takich napojów. Przedsiębiorcy będą pisać swoje stanowisko w stosunku do tego typu pomysłów, tego typu zakazy, wskazując, że nie mają one tak naprawdę ani uzasadnienia zdrowotnego. Specjaliści mają tu zupełnie inne zdanie niż producenci energetyków. Każde spożycie substancji psychoaktywnej, jaką jest na przykład energetyk, również zostawia ślad. Pamięć komórkowa działa, która zapamiętuje to pobudzenie i później ciągle jest mało. Dwie filiżanki kawy to jest jeden energetyk. Według lekarzy im młodsze dziecko, tym szybsze uzależnienie i większa szkodliwość takiego napoju. Zawarte w nim kofeina i cukier powodują uzależnienie, nadpobudliwość i brak skupienia. Przedawkowanie kofeiny to poważne kłopoty. Polega ona na podrażnieniu przewodu pokarmowego, co objawia się nudnościami, wymiotami. Spożywanie dużej ilości kofeiny jest groźne nie tylko dla dzieci i nastolatków, ale i dorosłych. Ja czytałem, że osoby, które przedawkowały kofeinę, nawet mogły wygenerować zawał mięśnia sercowego. Za ograniczeniem sprzedaży jest Rzecznik Praw Dziecka. Wreszcie ktoś napisał przepisy. One teraz myślę, że zgodnie powinny być jak najszybciej przyjęte. Siatkarz Marcin Możdżonek, mistrz świata i Europy, jak mówi, jest wolnościowcem, ale ograniczenia sprzedaży tych napojów by chciał, choć nie wie, czy od 18 lat. Ja chciałbym takiego ograniczenia, bo niestety my jako rodzice, uogólniam tu nas wszystkich, niestety nie dajemy rady i dzieci piją, młodzież pije, nadużywa tego, więc jakieś ograniczenie by się przydało. W niektórych państwach na zachodzie sprzedaż energetyków jest zabroniona, w innych wprowadzono ograniczenia sprzedaży od 16 lub 18 lat.